Pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni dzień naszego pielgrzymowania idziemy do Maryi. i Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o przyjaźni z Maryją, o tym, że ona wyprasza dla nas ducha świętego. Pomódmy się razem. Duchu święty, proszę, żebyś ogarnął nasze myśli, nasze kroki, nasze emocje, które dzisiaj mamy. Jesteśmy szczęśliwi i prosimy Cię, aby w tę radość ostatniego dnia pielgrzymowania, żeby weszła Twoja obecność, żebyśmy dzisiaj wszystko przeżywali w Tobie, aby wszystko dzisiaj było w Bogu. Duchu Święty, daj nam teraz umiejętność słuchania, przyjmowania każdego słowa, aby zapalało w nas przyjaźń do Maryi, abyśmy byli jej uczniami i Twoimi. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Wędrujemy, wędrujemy i oto przed nami Częstochowa. Przyjaźń z Maryją. Jeśli chcesz być w przyjaźni z Duchem Świętym, to zaprzyjaźnij się z Maryją. Maryja jest drogą do Ducha Świętego. Widzimy to bardzo dobrze po Wieczerniku, po oczekiwaniu apostołów na Dzień Pięćdziesiątnicy. każdej ikonografii, kiedy mamy przedstawiony Wieczernik, i płomyki z ognia, które zstępują na apostołów i na kobiety wieczorniku, to w ikonografii Maryja jest zawsze w centrum. Wszyscy są dookoła Maryi. Maryja jest pierwszą, która jest w wieczorniku. Dlatego, że Maryja jedyna wiedziała, na co czekamy. Jedynie Maryja w tym gronie była tą, która już przyjęła Ducha Świętego, na którą Duch Święty stąpił w momencie zwiastowania. I moc Boża ją wypełniła, i teraz zgromadziła apostołów razem we wspólnocie, czekali na przyjęcie Ducha Świętego przy Maryi. Maryja była jedyną osobą, która w tym gronie mogła potwierdzić: To doświadczenie jest prawdziwe, to doświadczenie, które mamy, jest od Ducha Świętego. Tak On przychodzi właśnie w ten sposób, bo ja tego już doświadczyłam. Jeśli chcesz, aby Twoje charyzmaty były potwierdzane, jeśli chcesz, żeby to wszystko było w Kościele, to bądź przy Maryi. Maryja nie zastąpi Ducha Świętego. Sprawa jest jasna, bo Duch Święty jest Bogiem, ale potwierdzi, że to Bóg, a w doświadczeniu wiary potrzebujemy potwierdzenia, potwierdzenia towarzysza Duchowego, Spowiednika, duszpasterza pasterza we wspólnocie, kierownika pielgrzymki itd. Na każdym szczeblu nasze doświadczenia duchowe są potwierdzane. Natomiast duchowo trzymaj się płaszcza Maryi, a będziesz tam, gdzie wstępuje Duch Święty, jak będziesz przy Maryi, bo ona tam zatrzymuje apostołów, dlatego bądź z nią w przyjaźni, jak cały wieczernik wypełnił się modlitwą w językach, to również usta Maryi uwielbiały Boga w ten sposób. Jak płomień ognia zapalający spoczął na głowie każdego w wieczerniku, to spoczął również na głowie Maryi. Ona jest w centrum, gdzie działa Duch Święty. To jest matka nasza, Matka Święta. Zobaczcie, w czasie pielgrzymki codziennie wołaliśmy o Ducha Świętego. I byłoby dobrze, gdyby ta modlitwa stała się naprawdę naszą codziennością, że chociaż przez chwilę w ciągu dnia zawołam Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Takie było życie Maryi. Wypełnione Duchem Świętym. Od momentu zwiastowania. Maria świadomie mówi codziennie Fiat, codziennie tak, na moc Bożą, na Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Czy chcesz? Fiat, to jest nasza odpowiedź. I zachęcam was, miejcie tę modlitwę codziennie, nie działajcie sami, nie próbujcie po swojemu, ale Duchu Święty, tak jak Maryja, mówię Fiat na twoją obecność we mnie, działaj przeze mnie, ewangelizuj przeze mnie. To robiła Maryja. Mówiąc o Duchu Świętym przez całą pielgrzymkę, tak naprawdę zbliżaliśmy się do Maryi. Duch, gdy wypełnia, stawia nas obok niej, bo ona zaprowadzi nas pod krzyż. Maryja sprawi, że nie uciekniemy z pogrzebu Jezusa. Maryja sprawi, że nie będziemy mieli drzwi zamkniętych w wieczerniku. Maryja sprawi, że będziemy tam, gdzie stępuje Duch Święty. Dlatego zaprzyjaźnij się z Maryją. W jaki sposób Maryja czeka na Ducha Świętego? Czekanie Maryi to jest święta zwyczajność. Tutaj możemy popatrzeć najpierw na Nazaret, potem na wieczernik, ale w Nazarecie Maryja po prostu trwała w Bogu. To było jej codzienne zwyczajne życie. Trwała w obecności Bożej, w modlitwie, być przy Bogu cały czas. Takie zwyczajne, radosne trwanie. Czekanie w gotowości, że dzisiaj Bóg nawiedzi moje serce. Dzisiaj Bóg powie mi, jaka jest moja misja, co mam teraz zrobić. Powie mi to na modlitwie, powie mi to podczas modlitwy wspólnotowej, na pielgrzymce. W różnych momentach mówi Bóg. Maryi powiedział w Izdebce, w Nazarecie, ale każdemu z nas mówi w różnych momentach. Ale święta zwyczajność, czekania. Duch, gdy wieje, gdy przychodzi i nam mówi. To, to jest w naszej zwyczajności, i Maryja była gotowa to usłyszeć. Ten pokój w sercu, który miała wtedy, a zarazem zatrwożenie, zalęknienie: czy ja dam radę, czy ja sprostam tej misji? Święte czekanie, bo Bóg mówi, mówi w naszej codzienności, mówi w naszym sercu. Maryja pokazuje, że to czekanie to jest człowiek pogodny w swojej zwyczajności, pogodny w czekaniu na Boga. Taki jest po prostu. Co byś zrobił, gdybyś miał dzisiaj umrzeć? Gdybyś się dowiedział, że z Częstochowy już nie wyjdziesz, że dzisiaj umrzesz, co byś zrobił? Maryja na takie pytanie odpowiedziałaby: Żyłabym dalej tak samo. Teraz pielgrzymuję, chcę dojść do sanktuarium, przed obraz Maryi. Co byś zrobił, gdybyś się o tym dowiedział, że dzisiaj umrzesz za chwilę? I święta zwyczajność w twoim życiu jest wtedy, jeśli byś powiedział, żyłbym dalej tak samo, jak Maryja, tak żyłbym, po prostu, robiłbym dalej to samo, co robię, w obecności Bożej. Tego nas uczy Matka Święta. Kochani, kończymy etap, etap życia, etap pielgrzymowania. Coś się kończy dzisiaj. I ta nasza droga w tej wspólnocie, już więcej dokładnie w tej wspólnocie nie będziemy. Coś się dzisiaj kończy. I każdy, kto idzie do Częstochowy. Ja chodziłem z Koszelina, tam jest pielgrzymka 18 dni. Jak dochodzimy do Częstochowy, to przynosimy różne intencje. Te intencje zanosiliśmy przez ręce Maryi razem z pogodą, którą przeżywaliśmy, z bąblami, z zakwasami, z ciężarem, z bólem. Z tym wszystkim, co było niewygodą. Nasza droga pielgrzymia była zanoszeniem intencji, a teraz możemy je powiedzieć u tronu Matki Bożej Królowej Polski. Ale jednocześnie Jasna Góra to są też śluby. Śluby, które składamy Maryi, przez ręce Maryi. I te śluby Polacy w swojej historii składają w Częstochowie. Zapoczątkował to Jan Kazimierz, ale to są nasi dziadkowie, pradziadkowie, setki tysięcy, miliony osób, które przychodzą do Maryi i coś ślubują, jakieś zobowiązanie składają. Może warto jakieś podjąć. Może już masz zobowiązania i tylko je odnowisz. Może to jest adopcja duchowa. Centrum adopcji duchowej jest właśnie w Częstochowie. Może to jest krucjata wyzwolenia człowieka. A może jak nie masz jakiegoś zobowiązania, to coś Maryi ślubujesz. Możesz powiedzieć, Maryjo, w jakiejś intencji ślubuję ci, że przez pół roku nie będę pił alkoholu. Albo że w jakiejś intencji będę mówił różaniec, albo dziesiątkę różańca. Coś bardzo konkretnego. Z Maryją razem, jeśli zmagasz się z nieczystością, to Cię bardzo zachęcam, abyś ślubował Maryi, że przez rok będziesz mówić codziennie różaniec. Zobaczysz efekt. Wolnym sercem powiedz to Maryi, w intencji czystości. Przez rok będę mówić codziennie różaniec. Może podejmiesz jakieś wyzwanie. Może warto zostawić jakiś ślub, aby ta pielgrzymka trwała, bo pielgrzymka kończy się dzisiaj. Ale przyjaźń z Maryją budujemy cały czas. I ślub wiąże, tak jak wiąże małżonków, tak wiąże z Maryją. Być może warto coś podjąć. Nie chcę ci tak bardzo konkretnie sugerować. Jak porozmawiasz chwilę w sercu z Maryją, to będziesz mógł to jej powiedzieć. Maryjo, ślubuję ci, aby być bliżej ciebie, ślubuję ci to i to. Pomyśl, co warto. Jak uklękniemy przed murami jasnej góry. Jak uklękniemy razem, to co jej powiesz? Powiesz o intencjach, ale spróbuj coś jej ślubować. Zobowiązać się do czegoś, pragnąc, aby przyjaźń z Maryją trwała. Różaniec to jest tajna broń. To jest broń, która woła Maryję, przywołuje jej obecność. Jeśli robisz to świadomie, bo są osoby, które mówią różaniec, ale nie potrafią się nim posługiwać. Tak samo jak mogę mieć miecz w ręku, ale nie umieć się nim posługiwać. To posługiwanie się różańcem, to jest tak jak Maryja ze skruszonym sercem oto ja służebnica pańska. Fiat, niech stąpi duch, naśladowanie jej w tym, bycie uczniem Maryi, synem Maryi. Jeżeli w ten sposób wyciągasz różaniec, korzystasz z tajnej broni, która ma niezwykłą moc, bo jak Maryja przychodzi, to miażdży wszystko zło. Każde zło. Miażdży. To nie jest tak, że jej potęga stąpa po wężach, tylko na obecność Maryi duchy miażdżą się. Miażdżą się w obliczu jej świętości. Jak przychodzi Maryja. Kapłani, którzy mieli modlitwy o uwolnienie z przyjściem Maryi, mają to doświadczenie. Jak przychodzi niepokalana, demon ucieka. Nie jest w stanie wytrzymać jej obecności. Jak przychodzi Maryja. Pomieszczenie jest wypełnione aniołami. Obecność aniołów tak rozpycha miejsce, że nie może ostać się nic, co jest fałszywe. Wołaj, Maryję, korzystaj z różańca, korzystaj z tej tajnej broni i zachęcam cię do ślubowania Maryi. Czegoś o co ona cię poprosi, jak ją zapytasz. Pamiętaj też, że mówiąc różaniec, w pragnieniach swoich trzeba odejść od zła, ponieważ Maryja zachowuje naszą wolność. Podobnie jak Bóg. Jeśli nawet wyciągniesz tajną broń, różaniec, a będziesz pragnął zła, pragnął zemsty, pragnął odwetu, to różaniec, chociaż jest mocą niezwykłą, jest blokowany przez Ciebie. Nie możesz nim się posłużyć tak, aby wydobyć z niego tę moc. Twoje pragnienia, Twoja wola ma być zjednoczona z wolą Bożą. Warto też wiedzieć, że różaniec, który odmawiamy, w zależności od kondycji naszego serca, postawy naszej, on brzmi inaczej. Jest inną modlitwą, kiedy mówimy różaniec w drodze, w autobusie, inną modlitwą jest kiedy mówimy go na kolanach, inną modlitwą jest kiedy leżąc krzyżem. Przyjaciel Maryi odmawia różaniec często, w różnych momentach, ale możemy doświadczać innej jakości modlitwy, przyjmując różną postawę. Ale uważaj też, żeby różaniec nie zastąpił ci rozmowy z Bogiem, bo Maryja nie odciąga nas od rozmowy z Bogiem. Maryja tego nie chce. Jesteś na adoracji, to nie wyciągaj od razu różańca, ale zasłuchaj się trochę w Boga, zacznij z Nim rozmawiać, bo to jesteś przed Jezusem. Zacznij z Nim rozmawiać i czekać na odpowiedź. Pan Jezus mówi w ciszy i ta cierpliwość słuchania jest nam bardzo potrzebna. Kiedyś na mszach świętych, gdy jeszcze msze święte były po łacinie, to było tak, że trzeba było mszy świętej wysłuchać, nie uczestniczyć, tylko mówiło się wysłuchałem mszy świętej. I w tym czasie ludzie odmawiali różaniec, nie rozumieli, co się dzieje, więc odmawiali różaniec. Ale dziś mówimy o uczestniczeniu, że ja jestem w Eucharystii. Rozumiem słowa, które wypowiadamy, aby być bardziej w środku, w Eucharystii. Lud Boży, ciało Chrystusa. To mówi Sobór Watykański II, że lud Boży jest ciałem Chrystusa. Nie tylko na ołtarzu jest ciało Chrystusa, ale lud Boży, Kościół, lud Boży, to my wszyscy razem jesteśmy ciałem Chrystusa. Dlatego jesteśmy w Eucharystii, uczestniczymy w niej. I podobnie jest w adoracji. Bądź w ciszy przed Bogiem, zanurz się w adoracji. Niech różaniec nie zastępuje każdej Twojej modlitwy. Proś o ducha, o moc Bożą, bezpośrednio, wprost. Maryja jest obok, jest w tym. Zakończymy nasze rozważania kaną Galilejską, ponieważ kana Galilejska jest jedynym momentem w Ewangeliach, kiedy Maryja mówi coś do człowieka. Mówi do nas, mówi do ludzi. I te słowa, które Maryja mówi do człowieka, jedyne jej słowa brzmią: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie Jezus. To są. Słowa, które mam na moim obrazku prymicyjnym, jako motto mojego powołania, ponieważ jestem uczniem Maryi, motto mojego życia kapłańskiego. Chcę słuchać Maryi. Zróbcie wszystko, co powie Wam Jezus. Jedyne polecenie, które daje Maryja, mówi Maryja w Ewangeliach do człowieka. I wiem, że mówi to do mnie, mówi do Ciebie. Skoro to jest tylko jedno zdanie, to znaczy, że mówi je do każdego z nas, to jest uczniem Maryi, dla kogo Maryja jest matką. Wsłuchaj się w te słowa, bo są to słowa, które zapraszają do wiary w cud, do przyjęcia Ducha Świętego. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, oznacza w Kanie Galilejskiej, przerwać obsługiwanie wesela i zacząć pompować wodę, kiedy wina brakuje, pompować wodę w ilości ponad pół tony, jak ktoś przewali pół tony węgla, to wie, co to znaczy. Dzisiaj nikt nie przewali pół tony wody, bo mamy krany, ale wiadro po wiadrze 10 kilo po 10 kilo, są wiadra po 15 kilo, jedno po drugim i wylewana woda. I do tego Maria zachęca. To jest chodzenie po wodzie. To, co Maryja mówi. Zróbcie, co mówi Jezus. A później, gdy już zmęczeni wypompowali ponad pół tony wody, podajcie to staroście weselnemu. To pójście do starosty z wodą, jak wytypowali jednego ze sług, który oberwie za tę wodę. To jest jak wyjście z łodzi przez Piotra, który idzie po wodzie do Jezusa, a pozostali zostali i patrzą na Niego, ale się wychylił, ale się wychylił. A jak zaczął tonąć, to mówili, wiadomo było, że utonie, wiadomo było, że utonie, przecież jak można chodzić po wodzie. I Maryja zaprasza nas w tę podróż, wyjść z łodzi, Wyjdź z łodzi i idź po wodzie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Przyjmij Ducha Świętego, a twoje życie będzie inne niż do tej pory. Nie takie, jak sobie wszystko zaplanowałeś, ale Duch Święty. Niech on wieje. Niech on cię wyprowadza na nowe. Niech twoje życie będzie przygodą, nieustanną przygodą z Bogiem, w mocy Bożej. Niech przekracza twoje niemożliwości. Maryjo, proszę cię za każdego z nas. Tak jak dzisiaj uklękniemy przed murami Jasnej Góry, przed murami miejsca, w którym tyle milionów ludzi złożyło jakieś przyrzeczenie duchowe. Tobie, Maryjo, nasza Matko, chcemy oddać się w Twoje ręce, być Twoimi niewolnikami. Maryjo, prowadź każdego z nas, każdego pielgrzyma, również po pielgrzymce, abyśmy współpracowali z Duchem Świętym. Maryjo, bądź z nami, gromadź nas, aby nasze życie było życiem duchowym. Amen. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogliśmy przez te dni razem patrzeć na Ducha Świętego, zmierzając do naszej kochanej mamy. Niech moment spotkania z nią przed murami jasnej góry będzie momentem, który zapamiętacie na długo. Ja też chcę ten moment zapamiętać i mieć go w swoim sercu.